Zostałem poproszony, żeby powiedzieć parę rzeczy na dzisiejszym spotkaniu. Całe spotkanie dotyczy przebudzenia i o tym będę mówił. W tym kontekście będę mówił, ale będę mówił też o Bożej perspektywie na rzeczy, Bożej perspektywie na rzeczywistość, o odnowieniu naszych umysłów do tego, by prawda Boża była dla nas czymś naturalnym, codziennym, intuicyjnym. Nie wiem, co gdzieś tam dobrze umiemy powiedzieć, ale nie wiem, prawie co, to musi być coś, co znamy z praktyki, tak? Ważne jest w tym wszystkim to właśnie, by też była z tym związana świadomość swojego powołania. Świadomość, po co w ogóle tu jesteśmy, co my tu w ogóle mamy do zrobienia. Tak? Bo ludzie się zachwycają różnymi rzeczami, ludzie się zachwycają w ogóle taka służba, tu cuda, tu wielkie cuda w Afryce, ale na co ci te wielkie cuda w Afryce, jak ty swojej cioci Helenie nie jesteś w stanie powiedzieć w prosty sposób Ewangelii, tak? Jak do swojego wujka Władka, który ma problemy z wątrobą, nie umiesz się pomodlić o uzdrowienie. Taka w ogóle prosta, prozaiczna rzecz, tak? Ale tu się zachwycają ludzie, w ogóle służby z Ameryki, w ogóle jak jacyś wielcy usługujący, tak w Afryce dzieją się takie rzeczy, tu się dzieją takie rzeczy. I to w ogóle łatwo się zachwycać, tak, bo to świetnie wygląda, tak? A bardzo często nie wiadomo, co za tym stoi. Ludzie nie rozumieją pewnej koniunkcji społecznej bardzo często. Ludzie nie rozumieją pewnej koniunkcji duchowej, która jest w jakichś miejscach. Dlaczego pewne rzeczy się dzieją? Ludzie myślą, stał się cud, no i jakoś się tam stał, tak? Tutaj jesteśmy w takim miejscu, że bardzo, bardzo dobrze rozumiemy wiele rzeczy duchowych, ale bardzo ważna jest świadomość w tym wszystkim właśnie swojego powołania, nie zapatrywanie się na jakieś rzeczy, które gdzieś tam ktoś coś robi. Dobrze, zainspiruj się, to są fajne rzeczy. Bardzo dobrą rzeczą jest czytanie, w ogóle zmiany, słuchanie rzeczy, tak? Możesz się zainspirować wieloma rzeczami. Ale jak to się też odnosi do twojego życia? Można nieustannie słuchać świadectw, można nieustannie słuchać różnorakich kazań, ale jednak owocu tego nie ma. No i czego nie ma? Nie ma wtedy przebudzenia. Po prostu nie ma przebudzenia, a chcemy mieć przebudzenie, tak? Jeśli mówimy o tym przebudzeniu, które się w ogóle zaczęło 2000 lat temu, kiedy Duch Święty został zesłany i tak się w ogóle rozwija aż po dzień dzisiejszy. Będzie się rozwijać aż do momentu powrotu naszego Króla. Czy chcemy wziąć w tym udział? To są tego typu decyzje. To w ogóle wszystko zależy od naszych decyzji. Wszystko zależy od tego, czy my chcemy. Bo jeżeli ty chcesz, jesteś gotowy zapłacić cenę. Jesteś gotowy poświęcić czas, wysilić się, jesteś gotowy zrobić pewne rzeczy, które normalnie byś nie zrobił, no to po co, tak? Jeżeli ty masz pragnienie, to już wiesz po co. Dlatego jest to ważne. Ważne jest też nasze spełnienie Bogu. Mieć świadomość tego, że to w Nim mamy nasze spełnienie. Nie w rzeczach tego świata, nie w rzeczach, które są często naokoło, a które bardzo łatwo odwracają nas z roku Chrystusa. Zacznę z listu do Efezjan. To jest 5 rozdział 14, werset 15. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziałem. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wszystko zasada się w ogóle na odpowiednim postępowaniu. Odpowiednim postępowaniu w stosunku do prawdy, odpowiednim podejściu do prawdy. By mieć przebudzenie. Tutaj jest napisane, obudź się, który śpisz i powstań z martwych. Obudź się, który śpisz, jeżeli gdziekolwiek jesteś uśpiony, jeżeli funkcjonujesz w martwym systemie tego świata, ponieważ ten system tego świata, on jest martwy. Ludzie, że żyjemy pośród martwych duchowo ludzi, tak? Ten świat zmierza w ogóle ku zagładzie, na zatracenie. Bardzo często jednak chrześcijanie funkcjonują na modłę tego świata. Funkcjonują po prostu, no poznałem Jezusa, coś tam się duchowego dzieje, ale reszta mojego życia jest całkowicie w ogóle tak, jak w ogóle zgodnie z porządkiem tego świata. Chodzą ludzie do pracy, chodzą na dyskoteki, to sobie chodzi do dyskoteki, słuchają jakiś głupot, słucham sobie głupot i w ogóle tak życie się w ogóle toczy, tak? W ogóle oglądam jakieś tam Złotopolski czy coś innego, jakieś tam z telewizji, wszyscy oglądają, też oglądam w ogóle, nie? No to i tak się życie toczy, ale to jest coś, co jest na modłę tego świata. Ale potrzebujemy właśnie, by to jest miejsce przebudzenia, potrzebujemy powstać z martwych, powstać z tego martwego systemu. Powstać spośród tych w ogóle poglądów, przekonań, którymi jest nasiągnięte to społeczeństwo, te poglądy przyszły przez martwych duchowo ludzi. Musimy te rzeczy właśnie umieć rozróżnić, odciąć, odrzucić i powstać z martwych. Powstać do czego? Powstań z martwych, a zjaśnie ci Chrystus. Powstajemy nie tak po prostu, że narodziłem się na nowo, wziąłem Ducha Świętego i tak sobie jestem. Jesteśmy po to, powstajemy z martwych, wychodzimy w pewnym sensie z systemu
myślowego tego świata, systemu funkcjonowania tego świata, aby móc doświadczyć realnego życia z Chrystusem. Realnego, głębokiego, osobistego życia, miłosnej relacji z Chrystusem. I ta rzecz będzie owocować w twoim życiu na długim odcinku czasu. Nigdy nie możesz zagubić tej rzeczy. Nigdy nie możesz zagubić swojej bezpośredniej, osobistej relacji z Chrystusem. Ponieważ nawet jeżeli, można powiedzieć, porzucisz pewne rzeczy, które są puste, wejdziesz w rzeczy duchowe, ta duchowość zacznie funkcjonować w twoim życiu, zaczną być tego owoce, ale ty oprzesz się na tym, to nie będziesz opierał się bezpośrednio na Bogu, na tym, który wywołał w tobie w ogóle pragnienie szukania tego, co znalazłeś. I w pewnym momencie albo rzeczy się zatrzymają, albo się zawalą. By rzeczy były nieustanne, nieustannie wzrastały, potrzebujemy nieustannie wiedzieć, po co my porzuciliśmy ten świat. Po co my w ogóle wyszliśmy z tego miejsca, gdzie byliśmy, tak? Pokutowaliśmy, teraz pokutowaliśmy po co? Po to, aby nieustannie każdego dnia w swoim życiu doświadczać Chrystusa. Aby przeżywać z Nim relacje. Możemy usłyszeć taką rzecz o Smithie Wigglesworthie, że on nigdy się nie modlił dłużej niż pół godziny. Ale z drugiej strony ludzie, którzy znali go blisko, mi mówili, że no nie miał pół godziny, żeby się chociaż raz nie pomodlił. On jakby cały czas funkcjonował przeżywając Chrystusa. On przeżywał Chrystusa. Działy się takie rzeczy, działy się inne rzeczy. On cały czas przeżywał Chrystusa. Cały czas coś Bożego działo się w jego życiu. I tak może być w twoim życiu. Jeśli tylko właśnie to, że Chrystus, jego prawda będzie jaśniała tobie na co dzień. To będzie coś, co ty będziesz przeżywał na co dzień. To będzie coś, co ty będziesz uwalniał poprzez swoje życie, ponieważ przebudzenie jest wtedy, kiedy widać Chrystusa, ale nie będzie go widać w żaden inny sposób niż w tobie. Jeżeli będziesz człowiekiem przemienionym przez jego słowo, przemienionym przez niego, to ktokolwiek cię dotknie, będziesz reagował jak Chrystus. Zrobią tobie źle, zareagujesz jak Chrystus, tak? Ktoś cię w ogóle uderzy, ktoś cię poniży, zareagujesz jak Chrystus. Ktoś cię pobłogosławi, zareagujesz jak Chrystus. Będziesz chodził jak Chrystus. Wtedy będziesz prawidłowym obrazem Boga. Wtedy ludzie nie będą umieli tego nazwać, ale będą wiedzieli, coś w tym jest. I to będzie zmieniało rzeczywistość. I nie musisz mieć służby takiej jak ktoś z Ameryki, nie musisz mieć służby jak ten, jak tamten, nie musisz mieć takiej historii, nie musisz wychodzić z dna. Wystarczy, że wejdziesz w świadomość nieba. A do tego potrzebne jest odnowienie umysłu. Do tego jest potrzebna ta przemiana naszej mentalności, sposobu myślenia. Ludzie bardzo często myślą, że samo to, że znają Słowo Boże, że umią Słowo Boże cytować, że ono jest takie dobrze zapamiętane w umyśle, no to mają na przykład odnowiony umysł. Ale mieć odnowiony umysł to nie jest tylko znać Słowo Boże, że jest pamiętać parę rzeczy, nawet tych bardzo dobrych, cennych. To jest dobrze pamiętać rzeczy, ale mieć przemieniony umysł to znaczy tak naprawdę myśleć w sposób, jak autorzy tego Pisma Świętego. Myśleć jak autor Pisma Świętego. Masz przemieniony umysł, kiedy nie znasz wersety na pamięć, tylko myślisz wersetami na co dzień. Nie? Kiedy po prostu patrzysz na tą rzecz i równie dobrze mógłbyś to przeczytać w Biblii, równie dobrze ci się pojawia pogląd w głowie na tą rzecz, na tą sprawę. Taki sam. Wtedy można powiedzieć, że dobrze znasz pewną prawdę. Umiesz ją wytłumaczyć na różne sposoby. Rzymian 12 rozdział 2 werset. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Po to właśnie przyszedł Chrystus. W innym miejscu czytamy, pisze apostoł Jan. On przyszedł, by dać nam rozum. Byśmy umieli w ogóle rozróżnić. Byśmy wiedzieli, co jest Boże, co nie jest Boże. Byśmy wiedzieli, jak odsiewać rzeczy w naszym życiu, tak? Bo to też nie jest po to, żebyś ty chodził i tam każdego przesiewał, każdego ustawiał. Jak ty się odpowiednio ustawisz, to będzie zmieniało ludzi w koło, tak? A to odepnie tych, którzy ci mogą w tym przeszkadzać, no bo jak tam ktoś po prostu tego nie chce, tego będzie ten Chrystus raził, tak? Ja tak powiem, mam dygresję, że zawsze głosiłem, od kiedy zacząłem funkcjonować w Poznaniu, to zawsze bezpośrednio głosiłem Boże prawdy, jak ludzie wychodzili ze spotkań, to nawet mówię, czy to mniej roboty będzie w ogóle. Zostawiam, czy co naprawdę chcą. Więc ważne jest, by właśnie myśleć wersetami, tak? Nie tylko, że dzieje się coś w ogóle ciężkiego w twoim życiu i ty masz takie coś, że no to tu piszę w tym liście, że Pan jest pomocą moją. Tutaj w ogóle Pan
w ogóle jest potężnym Bogiem i tak dalej, tylko ty patrzysz na rzecz i wiesz, dobra, to jest może coś, ale ja to w ogóle przejdę, bo w ogóle Bóg jest ze mną, potężny Bóg jest ze mną, nawet nie sobie coś tam przeczytam, nie sobie coś tam przypomnę z psalmu, tylko patrzę z perspektywy nieba na tą rzecz. Patrzę z perspektywy nieba na problem, patrzę z perspektywy nieba na wyzwanie, albo w ogóle możliwość, tak? Może tak sobie patrzysz i kurczę, no można by tyle rzeczy zrobić, no ale ja taki jestem. No, tutaj jestem w tej służbie, no ale tyle to nie zrobię. No tyle to nie zrobię, przecież Chrystus działa przez ciebie. Ty możesz trzy razy bardziej, niż tobie się wydaje w tej chwili. Patrzysz w ogóle na wielkie przestrzenie tego zagospodarowania i mówisz, dobra, to może teraz jeszcze nie, albo w ogóle teraz się zajmuję tym, to kiedyś, a potem jeszcze więcej, tak? Bo ty wiesz, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kiedy wiesz, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, to nie ma jakiejś tak klapki, że tu dojdę, nie dalej, tak? Chcę teraz księgi Hioba, dotąd dojdziesz, nie dalej. To nie masz takiego czegoś, tej klapki, tylko wiesz, że wszystko jest możliwe, że ty w ogóle możesz siać nad każdą wodą. Że możesz siać nad każdą wodą i że możesz rozwijać się bez przeszkód, bez ograniczeń. Bardzo wielkim właśnie problemem w chrześcijaństwie jest to, że ta prawda Boża, ona jest jakby znana, ale nie jest prawdziwie rozumiana. Dlatego Jezus mówi też, jak czytacie, jak rozumiecie. Ponieważ to, że samą jakąś rzecz, mamy informację, mamy pewną wiedzę, to jeszcze nie znaczy, że ta rzecz nas przenika. Kiedy Boże Słowo ty poznajesz, ono musi przeniknąć ciebie. Ono musi w ciebie wejść. De facto musisz się stać Bożym Słowem. A te rzeczy, które są w tobie, które stoją na drodze temu, one muszą umrzeć. One muszą zejść na bok, one muszą się usunąć. Więc nie musisz usuwać rzeczy ze swojego życia. Ale kiedy wejdzie Słowo Boże w ciebie i ty staniesz się Słowem Boże w praktyce, w tym momencie też wejdziesz w miejsce spełnienia. Bo to nie jest coś takiego, że wchodząc w tą rzeczywistość, to w ogóle Bóg ci to robi, żebyś ty tylko nie wiem, umierał, żeby ci było ciężko, żeby ci było pod górkę. On to robi po to, żebyś ty był naprawdę spełniony w nim. Dlatego tak ważne jest to, że chrześcijaństwo nie opiera się na tej wiedzy. Wiedza jest bardzo ważna, istotna, ja nie neguję tego. Ale chrześcijaństwo opiera się na wierze i opiera się na mocy. Królestwo Boże nie zasadza się na samym Słowie, jak pisze Paweł, tylko zasadza się na Bożej mocy. I potrzebujemy realnej duchowej mocy, tak? Co z tego, że wiemy rzeczy duchowe, tak? Wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystko potrafią powiedzieć, ale gdzie jest realna praktyka? Czemu to nie działa w praktyce gdzieś, tak? Czemu potrafisz wszystko dobrze powiedzieć, jak jest, jak powinno być, ale jednak nie działa? Wejdź w głębi to Słowo, wejdź w ogóle w głębie tego. Rozszerz swoje doświadczenie tej rzeczy, tak? Nie wiem, przeczytałeś o uzdrowieniu, może uzdrowiłeś w szpitalu, no to spróbuj teraz uzdrowiać ludzi w kościele, modlić się o ludzi, może spróbuj ulicy, a może spróbuj właśnie gdzieś wśród członków swojej rodziny w ogóle śmiało o tym powiedzieć, tak? Pogłęb to, no skoro działa tu, no to niech ci zadziała w innym miejscu. Uzdrowiałeś ludzi z bólu w kolanie? Świetnie, halleluja. To teraz iść na oddział onkologii. Czemu nie? Bo najwyżej się nic nie stanie. Przecież nie zapadniesz pod ziemię. Ale to w ogóle trzeba taką rzecz zrobić. Trzeba taką rzecz w ogóle zrobić. By uwierzyć, że mogę. To też się wiąże właśnie z naszym powołaniem. Moi kochani, ponieważ wiara w prawdę działa. Wiara w prawdę działa i rzeczy prawdziwe działają. Więc jeżeli znasz prawdziwe, po prostu Boże prawdę, jeżeli znasz te Boże Słowa, i one gdzieś nie działają, to opracuj tam naprawdę nad wiarą, nad przeżyciem tego, nad doświadczeniem tego. Pomyśl, jak to uwolnić, ponieważ potencjał jest w tobie. Jeżeli tylko narodziłeś się na nowo, potencjał jest w tobie. I prawda będzie działać. Kiedy tylko ty wykonasz krok wiary, kiedy tylko ty dokonasz aktu posłuszeństwa, aktu wierności tej prawdzie. Każdy akt posłuszeństwa uwalnia błogosławieństwo. Każdy akt posłuszeństwa uwalnia błogosławieństwo. A każdy sprzeciw uwalnia przekleństwo, blokuje nas. Więc chodzi o te rzeczy, by je prawidłowo rozumieć, prawidłowo poznać. Tak? Ja wiele razy słyszałem coś takiego, jak ludzie nie rozumieli pewnego zjawiska i nie było w tym na przykład nic demonicznego. Po prostu uwolnić tego człowieka i tak dalej. I on gada jakoś dziwnie.
on po prostu rozmawia, ty jesteś w ogóle, nie wiem, wieloświadkowcem, ileś tam lat. Ty masz tylko taki język, on rozmawia innym językiem, ty go po prostu nie rozumiesz. On przeżywa te rzeczy, które ty, tylko to nazywa od innej strony. A ty go nie rozumiesz. Ale ty z kolei nazywasz to poprawnie, ale ja nie wiem, jak ty na przykład przeżywasz. Bo jak on mówi, to on to mówi tak, jakby to naprawdę rozumiał, a ty tak mówisz, jakby że tak gdzieś cię nauczyli, jak to powtórzyć dobrze. Więc ja nie wiem, jak ty przeżywasz. Więc ludzie mają poprawne często nazwy, poprawne formy, to mimo wszystko nie przeżywają. W wierze chodzi o to, żeby przeżywać tą wiarę. Ja bardzo w ogóle nieustannie widzę taką rzecz, że ludzie w Polsce są oporni na przeżywanie. Po prostu jest jakaś rzecz? No jest. No, fajnie, że jest, nie? No, Bóg w ogóle jest za ciebie umarł. To dobrze za mnie umarł. Nie? Dobrze za mnie umarł. No, Jezus za mnie umarł! Halleluja! To od razu powinna być w ogóle coś, co jest dla nas realne. No, te rzeczy Boże, Słowo, że powinny cię poruszać. To nie powinno być coś takiego, że ruszają cię jakieś badziewie ze świata, a Słowo Boże tak poczytasz, pokiwasz głową i pójdziesz sobie gdzieś na swoją drogę, tak? To by powinny być rzeczy, na które nieustannie myślimy, które nieustannie przeżywamy, które nieustannie w ogóle patrzymy, jak uwolnić się do tej rzeczywistości. Jak w to wejść? To powinno być coś, co nas rusza. Nie musi też być z zewnątrz zawsze widać tego, że to ciebie rusza, ale to ciebie powinno ruszać. To co czytasz w tej starej Biblii, to ciebie powinno ruszać. To nie powinno być jakieś takie, no wiem to i dam to, tak sobie jestem. Powinienem się dzisiaj pomodlić, to się modlę. Nie? Weź z nią. Idź normalnie się pomodlić i to przeżyj. Przeżyj z tym Ojcem. I to, co przeżyjesz właśnie w swojej komorze, to będzie rzecz, która ciebie wystartuje, która ciebie odpali do tego, by później, kiedy nie będziesz w komorze, będziesz na ulicy, by naprawdę głosić z pasją, a nie wyjść i powiedzieć, Jezus mnie zbawił, też możesz się z nim pojednać. Tylko z twojej komory wyjdzie coś takiego, że gdy będziesz stał na ulicy, to ludzie nie będą mogli przejść upojętnie. Bardzo ważną rzeczą w tym, by widzieć przebudzenie, jest to, by były priorytety przemienione. Mówię o myśleniu, ale mówię o takich zwykłych rzeczach naszego życia. Jeżeli chcesz prawidłowo, żeby twoje życie się rozwijało w Bogu, potrzebujesz przemiany priorytetów. Bo jeżeli obierzesz jakiś kierunek, w jaki sposób się nastawisz, w ten sposób się ustawisz, to będziesz zmierzał do tego miejsca, w które się ustawisz, tak? Zgodnie ze swoim nastawieniem będziesz zmierzał. Będą jakieś tam błędy, będą jakieś zawirowania, coś tam się będzie działo po drodze, ale tak jak się ustawisz, tam będziesz szedł. No. Nie da rady iść do przodu, a się znaleźć z tyłu. Natomiast, jeżeli właściwie ustawiasz swoje priorytety, to twoje życie będzie prawidłowo funkcjonować. Ja bardzo wielu rzeczy nie wiedziałem. Ja kiedy się narodziłem na nowo, to w ogóle myślałem, że to dzisiaj w ogóle się cuda nie dzieje. Ja myślałem, że w ogóle dzisiaj nie ma darów duchowych. W ogóle myślałem, że to przeminęło w ogóle z epoką w ogóle dawno temu, jeszcze się starożytności i że takie rzeczy to już gdzieś tam znikły. Ale miałem właściwie ustawione priorytety. I zawsze pierwszym priorytetem była ta komora. Ja w ogóle szukałem Boga i wiele rzeczy, jak słuchałem charyzmatycznych, tak mi w ogóle nie leżały, a ja słuchałem w ogóle dalej, bo ja mówię, czuję życie. Ja nie wiem, co się tym jest. I w ogóle raz za razem dokonywałem w ogóle odkryć, rozwijałem te rzeczy, badałem, przemieniało mi w ogóle moje myślenie, moje funkcjonowanie. Ale przemienione priorytety to właśnie te zwykłe rzeczy w twoim życiu, które są poukładane w Boży sposób, tak? To, jak ty chodzisz do pracy. Gdzie? W jakich godzinach? Może ci praca w ogóle przeszkadza pójść na ewangelizację? A może pójdziesz do innej i będziesz mógł być na ewangelizacji? A może w ogóle zmienisz inną pracę, będziesz mógł być na nabożeństwie, tak? A może w ogóle nie będziesz wchodził w ten pracoholizm po 14 godzin dziennie i w ogóle raz, że odpoczniesz, to jeszcze będziesz miał w końcu relacje z przyjaciółmi w ogóle w kościele, tak? No może pracoholizm też, tak? Priorytet. Żeby ustawić te priorytety. A może ty w ogóle mieszkasz tutaj, uwielbiasz to miejsce, ale to nie powinieneś tu mieszkać. W ogóle jesteś tu sam jak palec, w ogóle nikt cię nie rozumie, ty nikogo nie rozumiesz w ogóle, pracy tutaj nie ma, ale nie wiem, ale masz tu rodzinę i tu muszę mieszkać. Może się przeprowadzić. Priorytety.
Pierwszy jest Bóg, drugą w ogóle rzeczą to są te realnie relacje z ludźmi, którzy są głęboko w Bogu, którym zależy na tych rzeczach, na których Tobie zależy, tak? Którzy mają w sercu te same rzeczy. Bo Ty nie musisz widzieć obok siebie człowieka doskonałego, o, on jest już taki bardzo w Bogu, to ja sobie do niego dołączę, nie? Jeżeli on ma to samo w sercu i widzisz, że on o to idzie, to dołącz też. Ale może właśnie zmienić pracę, zmienić miejsce zamieszkania. Może w ogóle rodzina jest trochę jakimś bożkim, że ty też masz Boga, szukasz Boga, ale jak ci mama zawoła i ci w ogóle mama potrzebuje od ciebie tego i tamtego, a ona na przykład nie narodzona na nowo, to ty od razu jesteś, nie? I nagle miałeś być na ewangelizacji, nawet za nią odpowiadasz, nagle, no dobra, odwołujemy ewangelizację po mamę. Priorytetny. Bardzo jest potrzeba tego, żeby je poukładać w Boży sposób, tak? Żeby to były rzeczy podporządkowane twojemu życiu z Bogiem. Twojej miłosnej relacji z Bogiem. Jak może cokolwiek zasłaniać miłość? To bardzo prosta rzecz. Jak ci jakieś rzeczy tego świata mogą zasłaniać miłość? Kochasz tego Chrystusa? Kochasz go? Zależy ci na nim. W zachodnim kościele to jest szczególnie łatwe, bo to w ogóle w tych miejscach, gdzie ludzie są prześladowani, to tak naprawdę jest jedna droga. To w ogóle albo tutaj z Chrystusem i teraz, albo mnie nie ma praktycznie. Nie? Tutaj to jest tak naprawdę, że jest 100 tysięcy możliwości na kompromis. Jest w ogóle bardzo łatwo, tak? Łatwo się żyje, łatwo się funkcjonuje. Te rzeczy są bardzo często bożkie. Ale czemu twoja wygoda jest bożka, tak? Chcę robić tyle rzeczy do Boga, przestaje być wygodnie. Przestaje robić. No skąd taka rzecz się bierze? Ale taka rzecz jest w chrześcijaństwie zachodnim, tak? Taka rzecz jest w krajach rozwiniętych, że te rzeczy może nie są wywyższone, tak? Się śpiewa w różnych kościołach piosenkę wywyższamy Cię, ale nie widać Jego rzeczy, nie widać Bożej prawdy wywyższonej w Jego życiu, tak? Że jest gotowy zapłacić cenę za to, żeby ta prawda była wywyższona w Jego życiu, tak? Ale się ładnie śpiewa, jest ładna oprawa, różne rzeczy są bardzo fajne, się fajnie żyje, tak? Miłe są spotkania, kawę za darmo dają, różne rzeczy, tak? No ale co z tego? No to w ogóle ile Cię tą kawą w ogóle ludzi uzdrowił, nie? Ile ludzi się nawróciło przez to, tak? Więc bardzo łatwo jest o to, jeżeli chodzi o zachodni Kościół, to taka rzecz, że jest wiele rzeczy w moim życiu, no Bóg jest najważniejszą rzeczą, ale jest jedną z kilku. Tylko kiedy jest napisane w ogóle w Starym Testamencie, nie miej innych bogów obok mnie. Czyli nic obok Niego. Czyli On jakby, a inne rzeczy poukładane w Nim. Bo to w ogóle jest bardzo dobre, że ty masz pracę, bardzo dobrze masz rodzinę, bardzo dobre są te wszystkie zwykłe rzeczy, ale one powinny być w Bogu. Nie, że twoje serce jest dla Boga, inne miejsca twojego serca są dla innych też rzeczy, tak? I są bożki nawet nie wyżej, ale obok. On. Inne rzeczy w Nim, albo w ogóle. Albo w Nim, albo w ogóle. To jest bardzo ważne. Bez tego nie będzie przebudzenia, bez tego nie będzie realnego życia, funkcjonowania z tym, tak? Bez tego to się zakończy w momencie twojej wygody. W momencie twojej strefy komfortu zakończy się w ogóle twoje życie z Bogiem. A bardzo ważne jest, by tę rzecz przekraczać, by tę rzecz łamać, by wychodzić nieustannie ponad to, a wtedy rzeczy będą się rozwijać. Powiedz też o Bożej mądrości w tym kontekście, ponieważ Boża mądrość to nie jest wiedza. Już mówię właśnie o tej wiedzy, że dużo wiemy, wszystko się mówi, tak, jest wiele źródeł w ogóle, tak, tacy usługujący, inni usługujący, tak. Ludzie zresztą bardzo lubią podkopać autorytet jedni, używać jednych usługujących, żeby podkopać autorytet drugich, a sami nic nie robiąc na przykład, nie? No bo skoro ten mi mówi coś niewygodnego, a tamten mi tego nie mówi, no to ja sobie mogę coś tam odrobić. To może się używa w ogóle tam, różnych też ludzi też do swoich celów, tak? Na przykład nie przyjmuje się, to już byś nawet przyjął od tego powiedzmy drugiego, ale ktoś to przyjmie naprawdę tym żyj, nie? To się na przykład używa różnych tam rzeczy, zjawisk do tego, żeby mieć fajną wymówkę, tak? Natomiast Boża mądrość, ona się okazuje w praktyce. Boża mądrość okazuje się w tym, że rzeczy działają. Boża mądrość właśnie nie jest samą wiedzą, ponieważ wiedza, ona może być pusta. Może być sztuka dla sztuki, wiedza dla samej wiedzy.
ale mądrość, ona naporza, ona działa, ona wydaje owoc. Fragment przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, 20 werset dalej. Mądrość jest w ogóle najcenniejszą rzeczą, którą powinniśmy szukać. Tylko powinniśmy szukać właśnie tej mądrości Bożej, nie mądrości ludzkiej. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogach ulic pełnych wrzawy. Wygłasza swoje mowy prawo w miasto. Jak długo wy, prostaczkowie, kochacie będziecie w prostacji, a wy szydercy upodobanie będziecie mieć w szyderstwie. A wy głupcy nienawidzić będziecie poznanie. Zobaczcie jedną rzecz. Mądrość woła. Mądrość robi coś. Mądrość nie siedzi. Mądrość nie jest tak sobie po prostu. Ona w ogóle woła. Ale jak zauważysz, co robił Jezus, kiedy on przyszedł, to on w ogóle wyszedł, poszedł, głosił. I w ogóle wołał. On jest, tu jest jakby, on był uosobieniem tego. On był uosobieniem Bożej mądrości. On mieszka w tobie. Chrystus mieszka w tobie. Cała Boża mądrość mieszka w tobie. Mądrością twoją jest dzisiaj podążanie za Duchem Świętym. Słuchanie Ducha Świętego. On mieszka w tobie. Ale mądrość działa. On w ogóle pierwszy co zrobił właśnie to, zaczął głosić, najbardziej charakterystyczny. Cały czas gdzieś szedł, zauważ Jezusa. Cały czas idzie. Cały czas działa. I on był tą mądrością, wcieloną w życie. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenia, bo chcę wam wyjawić moje myśli, uwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałem ręce, nikt nie zważał. Ponieważ nie poszliście za moją radą, nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach, jak burza, nieszczęście przyjdzie na was. Jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłuchą, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania. To jest taka ważna rzecz, że póki jest dobry czas, póki jest łatwo, bo to w ogóle bo łatwo jest w ogóle, jak masz taki bodziec, że ci się wszystko wali, to zaczniesz szukać Boga. Ale jest dobry czas, szukaj w tym momencie Boga, szukaj w tym momencie mądrości. Nabywaj mądrości, ponieważ to ciebie zabezpieczy. W tym momencie, kiedy my okazujemy się ignorancją, jesteśmy ignorancy na poznanie, ignorancy w ogóle na Boga, na te Boże rzeczy, to może przyjść taka sytuacja, na którą nie będziemy przygotowani, bo gdybyś się przygotował, to by było wszystko w porządku, tak? Byłbyś przygotowany, stanąłbyś wobec tego i wiedziałbyś, jak sobie w tym poradzić. Ale nie szukałeś mądrości. I w czasie, kiedy jej potrzebowałeś, nie miałeś jej. I mówię tu o Bożej mądrości, mówię tu o realnym duchowym oglądzie rzeczy, o realnym duchowym funkcjonowaniu twoim, tak? Czyli funkcjonowaniu w praktyce, tak? Nie chciało ci się zbadać prawdy o uzdrowieniu, kiedy miałeś na to czas, a teraz, kiedy twoja mama choruje, nie wiesz, jak się nawet o to pomodlić. To są tego typu rzeczy w ogóle, nie? Ale kiedy mamy czas, trzeba to wykorzystać jak najlepiej. Trzeba szukać tej mądrości, bo to wydaje owoc, tak? Mądrość to jest tak naprawdę umiejętność odpowiedniego postępowania w praktyce, przynosząca owoc, przynosząca sukces i zwycięstwo. Więc umiejętność odpowiedniego postępowania w praktyce, przynosząca owoc, przynosząca sukces i zwycięstwo. Jak się wyraża w ogóle mądrość. Dlatego tak ważne jest, by ją szukać, bo nawet kiedy trafi się okazja do twojego życia, przestrzeń, którą ty możesz wykorzystać, którą mógłbyś zagospodarować dla Boga w niezwykły sposób, ale ty stajesz przed tym i ty nie wiesz jak. Ponieważ nie zechciałeś się przygotować. A trafiłeś na rzecz, którą mógł Bóg przez ciebie tutaj zadziałać, którą mogłeś ty z Bogiem wykorzystać, ale w odpowiednim czasie nie przygotowałeś się gdzieś tam do tego, nie wzrosłeś duchowo, tak? I nie bierzesz czegoś jeszcze. No dobrze, trudno. To jest ta manna, tak? Ona była na dzień dzisiaj, była na wczoraj. Nie szukasz tej manny wczoraj. Dzisiaj jest na dzisiaj. Jeżeli tak było do tej pory, trudno, ale teraz wykorzystaj to, co jest dzisiaj, tak? Nie patrz na to, co straciłeś, bo to nie wspominajcie rzeczy dawnych. Nie patrzcie się wstecz, ale wykorzystajcie dobrze dzień dzisiejszy, tak? Dzień, gdzie apostoł Paweł mówi, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Wszystko na tym świecie tak naprawdę ginie i idzie w stronę zagłady, natomiast my idziemy w stronę chwały. My się tylko rozwijamy, my się poszerzamy, my się umacniamy, tak? Tak wygląda funkcjonowanie w Bożej mądrości.
że choćby wszędzie był kryzys, choćby wszystko nie szło, tak naprawdę ty stoisz stabilnie, tak naprawdę ty stoisz pewnie, tak naprawdę ty się nawet jeszcze rozwijasz w tej sytuacji, gdzie wszędzie nie idzie, ale tylko to jest w Bożej mądrości. Ta mądrość jest właśnie tą ochroną, tak? Poznanie Jego, poznanie Jego słowa. Bardzo ważne jest to, że Boża mądrość, ona się opiera na krzyżu. Ona się opiera na tym, co Jezus zrobił. To zawsze w ogóle się odnosi do skończonego dzieła krzyżu, do Jego odkupieńczej ofiary. To są w ogóle różnorakie przejawy mocy, tak? Jeżeli widać gdzieś mądrość Bożą, to jest mądrość w ogóle dotycząca rzeczy duchowych. Widać tam, że tam się dzieją rzeczy duchowe. Widać to, że tam ludzie są uwalniani od demonów. Widać tam, że ludzie są uzdrawiani. Widać tam, że ludzie wzrastają. Widać tam rozwój. Widać tam przemiany życia ludzkiego. To jest w ogóle, to widać mądrość w praktyce. Tak się widzi w ogóle mądrość Boża, tak? Że gdzieś działa krzyż, że gdzieś działa Duch Święty. To nie jest tak sobie po prostu Duch Święty zadziała. Czasami tak jest, że tam człowiek jest bardzo nieświadomy i coś tam zadziała, tak? Ale jeżeli kompleksowo rzeczy działają, to wynika to też z mądrości. To jest bardzo potrzebne, ponieważ mądrość ludzka, ona potrafi często pięknie rzeczy ubrać w słowa. To potrafią być rzeczy takie, które ci naprawdę wszystko wyjaśnią. Nawet ci wyjaśnią, czemu nie działa, ale dalej nie będzie działać. Dalej nie będzie działać, tak? Są różnorakie teorie piękne, ludzkie. Są różnorakie wymówki. Różnorakie zasłanianie się jedną czy drugą autorytetem. Różnorakie slogany w ogóle. Slogan za sloganem. Chrześcijaństwo sloganów. Jest takie coś, tak? Ale nie działa dalej, tak? Dalej nie działa. Poza tym mądrość ludzka, ona się opiera tylko na pięciu zmysłach. Ona się opiera tylko na tym, że na naszych naturalnych uwarunkowaniach. A mądrość Boża opiera się na duchowości, tak? Czyli nie tylko o pięciu zmysłach, tych rzeczach fizycznych, ale opiera się w ogóle na rzeczywistości duchowej, na posłuszeństwie Duchowi Świętemu, tak? Patrzenie w sposób ludzki, patrzenie w sposób w ogóle fizyczny, to sprawia, że ludzie patrząc tak na rzeczywistość, nawet kiedy naradzają się na nowo, nawet kiedy dotykają rzeczy duchowych, oni budują w ten sposób Kościół. Nie na sposób duchowy, ale bardziej na sposób pomysłów ludzkich, na samej mądrości ludzkiej, gdzie rzeczy duchowe jakoś tam są, ale jakieś takie są niewyraźne, jakieś takie są rozmyte, jakieś takie są z boku. Jakoś tak wszystko się jednak opiera na ludzkiej sile. Te rzeczy powinny być właściwie zbilansowane. Potrzebujemy wykorzystywać dobrze nasze naturalne talenty i możliwości, ale Kościół nie buduje się od tej strony. To się buduje z strony w ogóle mądrości Bożej. Natomiast w chrześcijaństwie, tak jak widać, to szczególnie zachodnim, gdzie jest łatwo, bardzo łatwo jest też budować rzeczy w mądrości ludzkiej, tak? Rzeczy po prostu po ludzku. No, oparte na ludzkich zdolnościach, na ludzkich systemach. No i to tak funkcjonuje. W krajach innych, to często te rzeczy, które są na zachodzie, które są takie wielkie i piękne, one by nie zafunkcjonowały. Bo to by było czasami niektóre rzeczy nikomu na nic, tak? One by nie zafunkcjonowały. Nie zadziałały. Albo po prostu byłoby to przerost formy nad treścią. Natomiast tak buduje się Kościół. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza na świecie zachodnim, ale my powinniśmy wykorzystywać wszystkie rzeczy, które są możliwe, jednak Kościół powinien być całkowicie budowany w oparciu o duchowość. Nie ma chrześcijaństwa, które nie jest duchowe. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak intelektualne chrześcijaństwo, jak chrześcijaństwo, które jest samym spotykaniem się i zgadzaniem po prawnej rzeczy. To jest w ogóle życie. Chrześcijaństwo jest drogą życia. Drogą życia, to odnajdywanie się w tym życiu z Ojcem, jak ten Ojciec może działać przez Ciebie. I by wstać do tej pełni, tak? Jak ten fragment, który czytałem na początku. Obudź się, któryś nie śpisz, powstań z martwych, zajaśnie Tobie Chrystus. Wstań, to jaśnie Tobie Chrystus. Budzisz się z martwych, by wstać do swojego powołania. Budzisz się z martwych, by wejść w to miejsce, które przeznacza Tobie Bóg. I to też jest bardzo ważne, by nie wchodzić tam po ludzku. By nie wchodzić, widzę już coś Bożego do mojego życia i ci Bóg nie objawił, jak tam dojść. Nie widzisz, jakby tam duchowo dojść i od razu już sobie ludzką koncepcję do tego.
podpasowujesz, tak? I od razu już coś budujesz w ogóle po ludzku, potem to pada i potem myślisz, a może ja w ogóle nie mam takiego powołania, zajmę się, nie wiem, sprzedażą telewizorów, tam, rzucę programowanie czy coś innego, tak? Bo to jest bardzo ważne, by nie wchodzić w powołanie po swojemu, po ludzku, w porze, która nie jest dla ciebie przeznaczona. Idąc każdy osobiście za swoim prowadzeniem, tak? Gdy w twoim życiu jaśnieje Chrystus, kiedy ty widzisz jasno Boże prowadzenie do swojego życia, tak? Widzisz może gdzieś ten odległy cel, to co masz zrobić na teraz. Gdy sobie tak robisz kroczek za kroczkiem, tak? Ty w tym momencie idziesz po prostu za swoim powołaniem, za swoim przekonaniem i ty umaszczasz się w Chrystusie. Ty się uczysz Chrystusa, uczysz się chodzić w Chrystusie i też w ten sposób buduje się Kościół. Jezus też będzie mógł wtedy poprzez ciebie prawidłowo budować Kościół, tak? Ponieważ to Jezus buduje swój Kościół, tak? To człowiek może próbować budować, ale to Jezus buduje, ale poprzez jak? Poprzez ludzi, którzy są mu poddani, tak? Poprzez ludzi, przez których to prawidłowo przepływa. Natomiast jak przez ludzi to nie przepływa, chcą budować Kościół, to są różnorakie tragedie. Nazwy, można powiedzieć, o różnych nazwach tragedii są. Bardzo ważne jest, by to zrozumieć. Każdy jest powołany. To nie jest coś takiego, że nie jesteś powołany. Nie wiesz jeszcze do czego. Na pewno to się będzie rozwijało, twoje zrozumienie tego, tak? Kiedy narodziłeś się na nowo, to można powiedzieć, że zajmie ci całe życie, żeby to jako tako zrozumieć. Ale ty, każdy jest powołany. Każdy jest powołany. Nie ma takiej osoby, której by nie była powołana. Jeżeli narodziłeś się na nowo, Ewangelia w twoim życiu się zaczęła wtedy, kiedy ciebie w ogóle zawołał Bóg po imieniu. Zawołał ciebie po imieniu, zawołał cię do siebie. Narodziłeś się na nowo, jesteś z Nim i teraz odkrywasz to, poznajesz to, wzmacniasz się w tym. Wchodzisz w te rzeczy. I to jest proza życia, żeby było przebudzenie. Tak naprawdę to jest proza życia, bo to trzeba uzdrawiać ludzi. Trzeba kłaść ręce na ludzi, żeby byli uzdrawiani. Trzeba głosić, żeby się nawrócić. Trzeba iść. Wstać, trzeba bułkę zrobić. Trzeba zacząć służbę, żeby ktoś zechciał, nie wiem, ktoś uzna, że możesz mu służyć i potrzebuje twojej pomocy, no to tam w ogóle powiedz, że ty możesz mu służyć w czymś w ogóle. To jest w ogóle proza, tak? Mateusza, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 27 werset. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na uchu, głoście na dachach. Mój Pan w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. Tego, czego się nauczysz w Kościele, tego, kiedy ty masz ten czas przygotowania, tego, kiedy ty masz trochę czasem ty wzrastasz, tak? Możesz wzrastać jednocześnie wiele rzeczy robić, ale tych rzeczy, których ty się uczysz w Kościele, to co było wkładane w ciebie też w osobistej modlitwie w komorze, to jest ważne, by w to uwalniać. Tu Jezus o tym mówi. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie na uchu, głoście na dachach, tak? Tak samo się do Efezjan, apostoł Paweł pisze. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. By było przebudzenie, to te rzeczy, które się pojawiły w tobie, w twojej osobistej relacji z Bogiem, tak? Twoja świadomość powołania, twoja świadomość rzeczy duchowych, twoja świadomość różnych praw, to musi się stać widoczne w twoim życiu. To się musi stać publiczne. To się musi stać coś, co będzie rozpoznawane przez ludzi, tak? Nie rozumieją tego, nie widzą, przemów do nich językiem, jaki zrozumieją, tak? Ale to musi się stać widoczne, żeby to zadziałało. Może mieć wielki potencjał, ale to nie jest nic, co jest uwolnione, jest gdzieś zablokowane, tak? Nawet przez taką prostą rzecz, że nie można cię znaleźć. Nie można cię znaleźć. W ogóle bez problemu prowadzisz ludzi przez różne problemy demoniczne, bez problemu uzdrawiasz ludzi. Ludzie mają problemy, ale nie mogą cię znaleźć. Nie wiadomo, jak cię znaleźć. Tak? Prosta życie. Ale to jest bardzo ważne. Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie świetle dnia, co słyszycie na uchu, głoście na dachach. Te rzeczy, które ty się uczysz, tak? Będąc w Kościele, to też nie jesteś tu, żeby posiedzieć, pokiwać głową. Jesteśmy długo się uczyć. Jakby nazwani uczniami Chrystusa, my się możemy nazwać uczniami Chrystusa. Nieustannie się uczymy. Nieustannie się uczymy duchowości. Uczymy się wchodzić w duchowość. Ale kiedy się czegoś nauczymy, jest bardzo potrzebne, by to uwalniać. Jest bardzo potrzebne, by to iść. A nie bój się w ogóle testować. A nie bój się. Nie musi robić kroków, tak? Będzie niewygodne. Wchodzenie w nowy obszar zawsze jest w jakiś sposób niewygodne. Ale to będzie przynosiło owoc, to będzie przynosiło życie. Kolosan. Pierwszy raz, 27 werset.
im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas. To Chrystus w tobie jest odpowiedzią. To Chrystus w tobie jest odpowiedzią dla tego świata. To Chrystus w tobie jest rozwiązaniem dla twojej sąsiadki, tak? To Chrystus w tobie jest rozwiązaniem dla ludzi w twoim mieście. To w ogóle nie inny Chrystus. Jaki Chrystus, ten, nie wiem, w kościele katolickim na krzyżu wisi, czy jaki Chrystus? Ten, który jest w tobie. Ty jesteś rozwiązaniem. Ty w Bogu jesteś rozwiązaniem dla tej rzeczywistości, która jest koło ciebie, tak? Jest wielkie bogactwo chwały tej tajemnicy, to jest nadzieja chwały. Po prostu ty jesteś nadzieją tego, że przez ciebie się uwolni Boża chwała, że przez ciebie przepłynie Boża moc, tak? Że będziesz człowiekiem, który będzie funkcjonował w Bożej mądrości, w Bożej chwale, w którego życiu Boże rzeczy będą realne, widoczne, które będą zmieniały rzeczywistość przez ciebie. Więc On zamieszkał w tobie, ty odkryj to, poznamy to, ponieważ nowe narodzenie, ono jest w ogóle jak diament. Tylko ten diament na początku może wyglądać jak jakaś taka niekształtna bryła, tak? Zanim się zmieni brylant, wyszlifowany brylant, to może wyglądać na początku jak niekształtna bryła. W ogóle patrzysz na siebie, taki jestem jakiś, nie umiem zagadać człowieka w ogóle w kolejce do lekarza nawet, czy tam, nie wiem, w kolejce do sklepu. Jakoś tak w ogóle, kurczę, ledwo koniec z końcem wiąże, ja tu modlić się ludzi, że coś tam, nie? Może masz jakieś lęki, jakieś fobie, jakieś rzeczy, tak? Może naraziłeś się na nowo i widzisz w ogóle, masz w sercu, wiesz w sercu, co miałbyś z tym wszystkim robić. Wiesz w sercu, co byłoby do zrobienia z tym wszystkim. No ale tak patrzysz na to wszystko, no i ten diament to się tak wygląda, jak taki ogóle, kurczę, jakiś taki kamień, no taki pomyłkowy, jakaś taka pomyłka. Ale to jest do szlifowania, to jest wszystko. Możesz to uwierzyć, możesz w ogóle uwierzyć w to, że ten dziwny w ogóle niekształtny kamień, że to jest brylant. Wtedy przez wiarę dojdziesz do miejsca, kiedy on się tym brylantem w praktyce stanie, kiedy on będzie wyglądał jak brylant, tak? Kiedy on będzie oszlifowany, kiedy on będzie błyszczał. Kiedy te rzeczy, które są w tobie, które są niezwykle cenne, kiedy narodziły się, no, w ciebie wsadził cały potencjał nieba. Więc te rzeczy, które są w tobie, one są niezwykle cenne. Możesz w nie uwierzyć, co ci wsadza w serce. Albo możesz powiedzieć, albo tak, no ja tak mam, ale ja sobie tylko tyle. Będziesz miał tylko tyle. Nie uwierzysz, tak? A te rzeczy, które on wsadza tobie w serce, one są prawdziwe, one są jak diament. To ty decydujesz, czy tak naprawdę będziesz wierzył w te swoje powołanie, tak? Czy będziesz wierzył w to, do czego przeznacza ciebie Bóg. Czy będziesz wierzył w te rzeczy, które On tobie pokazuje. No bo nikt nie uwierzy za ciebie. No w rzeczy do twojego życia nikt za ciebie nie uwierzy, tak? Ktoś się może pomodlić, coś ci tam będzie łatwiej, coś ci tam w ogóle wspomoże, ale w rzeczy do twojego życia nikt za ciebie nie uwierzy. Więc jeżeli widzisz swoje rzeczy, które masz w sercu, jeżeli widzisz rzeczy, do których On cię powołuje, jeżeli widzisz rzeczy, które on w ciebie wkłada, nie bój się w to wierzyć, po prostu chwyć to, wierz to, idź po to, nikt nie pójdzie po to za ciebie. To jest tak ważne też w kontekście tego, można by powiedzieć, kamienia, żeby być w zdrowym miejscu, bo można powiedzieć, że Kościół jest tym miejscem szlifowania też. To jest w ogóle miejscem najprościej, gdzie ty możesz coś Bożego uwalniać, tak? Tutaj na przykład wszyscy wierzą w pewne rzeczy, no to możesz to robić, możesz w ogóle się korygować, w ogóle wzrastać, bardzo szybko możesz się oszlifować, dlatego tak ważny jest zdrowy Kościół, tak? To jest w ogóle miejsce przyjazne. No Kościół to jest w ogóle miejsce przyjazne dla twojej wiary. Bo taki powinien być zdrowy Kościół, nie? I tam się w ogóle twoja wiara szlifuje, różne rzeczy w tobie docierają, wkładają, tak? No, ale można też sobie robić pod górkę. Można się odcinać z Kościoła, odcinać relacji, zamykać, nie pokazywać siebie, a tak, żeby mi nikt nie dotknął. No, może wymagać dotknięcia. Może tą rzecz trzeba dotknąć. Może w ogóle to wielkie rzeczy, o które ty marzysz, to w ogóle się nie dzieją, bo cię nikt tam nie dotknął. Jeszcze. Natomiast jeżeli damy
jeżeli poddamy się mu w tym, jeżeli będziemy otwarci dla ludzi. Pamiętaj, że Chrystus jest drugim człowiekiem, że ty się nie spotykasz, że cześć, pokiwajmy głowami, porozmawiajmy, co tam było w telewizji. Jest do kościoła, ty się spotykasz człowiekiem i się łączy wiara z wiarą. To w ogóle spotykasz się z człowiekiem, który ma w sercu podobne rzeczy, co ty. I tak naprawdę zgadzamy się. Tak naprawdę w ten sposób wpływamy na siebie. Tworzy się rzeczywistość, tak? Możemy się zmieniać, możemy się szlifować, możemy się wspomagać. To jest tak ważne. To jest tak ważne, zdrowe miejsce wzrostu, zdrowy kościół, tak? Bo kiedy my działamy razem, nasze potencjały, one się nie dodają, że tam 5 plus 5 to jest 10, tak? Bo 5 razy 5 to jest 25, kiedy nasze potencjały się łączą, tak? Natomiast kiedy my tak sobie działamy, każdy gdzieś tam, osoba, każdy jakoś tam po swojemu, to może dojdziesz do pewnych rzeczy, do pewnych miejsc, a to będzie wolniej, może będzie ciężej, będzie gdzieś tam trudniej, tak? Ale tak ważna jest ta otwartość, tak ważne jest to, co nam daje, co zostawię, żeby w to wierzyć i żeby też tym się dzielić, tak? Może ty masz pewne rzeczy w sercu, nie chcesz się tym za bardzo podzielić, tak się zamykasz z tym sobie, a gdybyś się tym podzielił, to by zapaliło kolejne osoby i ktoś by zaczął robić pewne rzeczy z tobą. Albo ktoś by cię w ogóle jeszcze zbudował i zachęcił. A tak kisisz to sobie. Uwolnij, nie bój się uwolnić, otwartość. Bardzo ważne. Ja masz otwartość, by było przebudzenie. W tym kościele się my szlifujemy, w tym kościele po prostu, który jest ciałem Chrystusa, po prostu w kościele. My w zdrowym kościele idziemy do miejsca spełnienia też. Nie tylko chodzi o to, że ty się nauczysz tego duchowego czy tego prawdego. Tylko ty idziesz do miejsca w ogóle spełnienia w różnych obszarach swojego życia, tak? To jest miejsce, gdzie się żyje. Więc jakby ty dotykasz coraz głębiej płaszczyzny spełnienia, tak? Twoje spełnienie jest tylko w Bogu. Dlatego też wiele rzeczy odciąga wzrok ludzi od prawidłowych rzeczy, od Chrystusa. Jest wiele rzeczy w tym świecie. Są rzeczy, które pięknie wyglądają, które kuszą, nęcą, a ten kościół, to tacy ludzie, to tamto, tam ciekawsi i tak dalej, nie? I takie w ogóle myślenie ludzie często mają. Ale kiedy ty zrozumiesz, że spełnienie jest tylko w Bogu, tak? To będziesz niezwykle mocno cenił te rzeczy, które ty masz od Boga, które są w Bogu, te rzeczy, które są w kościele. I zmierzam w tym miejscu do spełnienia. Spełnienia na różnych płaszczyznach życia, tak? Spełnienia swojego osobistego, spełnienia w ogóle służbie, tak? Wszystkich rzeczy w Bogu, tak? Że jesteś ty w Bogu, Bóg w tobie, niczego nie brakuje. Druga Mojżeszowa Księga Wyjścia, 3 rozdział, 2 werset. Wtem ukazał się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał. A oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spalił. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał na niego Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Kiedy właśnie widzisz już te rzeczy, które Bóg mówi do ciebie, te rzeczy, do których cię powołuje, kiedy te rzeczy ciebie dotykają, tak? Widzisz już coś Bożego i to ciebie przyciąga, możesz zdecydować, czy chcesz tego, czy nie, ale powiedzmy, idziesz za tymi rzeczami. Bóg ciebie woła, ty mówisz, oto jestem. Przychodzisz przed Boga, oto jestem. Odpowiadasz na jego wezwanie, powołanie. Następną rzeczą, jaką jest, jaką powiedział Bóg do Mojżesza, jest to, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Te sandały to są w ogóle tylko i wyłącznie symbolem ludzkich możliwości, ludzkich uwarunkowań, ludzkiego funkcjonowania. To są twoje naturalne w ogóle zdolności. Twoje życie w oparciu o twoją siłę. Zdejm te rzeczy, kiedy Bóg ciebie woła, kiedy odpowiadasz na jego powołanie. Zdejm swoją naturalną siłę, zdejm swoje naturalne uwarunkowania, zdolności. Powiedz mu, oto jestem. Bo kiedy wchodzisz w to miejsce, wchodzisz w miejsce, które jest ziemią świętą. Wchodzisz w działanie, które jest święte. Wchodzisz w działanie, które może ciebie prowadzić prawidłowo tylko święty. Tylko on Ciebie może prawidłowo prowadzić do Twojego powołania.
Nie, że ty masz predyspozycje takie, że jestem dobrym mówcą, to ja będę każdy dzień. To nie to. Ty wchodzisz w miejsce, gdzie ty musisz zdjąć te sandały ze swoich nóg, bo wchodzisz na Ziemię Świętą, wchodzisz w miejsce swojego powołania, wchodzisz w miejsce swojego życia z Bogiem, funkcjonowania w relacji z Nim. Więc musisz się pozbyć rzeczy naturalnych. A wtedy to, co święte, będzie przepływać przez Ciebie. A wtedy to, co prawdziwe, będzie przepływać przez Ciebie. A wtedy On będzie mógł działać w swoim życiu, bo nie będzie rzeczy, które będą Ciebie blokować, bo nie będą rzeczy zbędne, które będą leżeć na Tobie. Bo nie będzie niczego, co będzie blokowało przebudzenie w Twoim życiu, tak? Bardzo ważne jest to, że nieważne, jak się dzieje dookoła, Ty będziesz szedł za Bogiem, tak? Jozue to mówi w pewnym miejscu. Wszyscy ludzie mówią, czy będziecie teraz służyć Bogu, to Izrael mówi, tak, będziemy. Jozue, nie wiem, czy będziemy się służyć Bogu, ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. Wziął ja i mój dom, tak? W ogóle był człowiek przebudzenia, osobiste przebudzenie. Po prostu wstał, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Nieważne, kto idzie, ja idę. Nieważne, kto się nie modli, ja się modlę. Nieważne, kto nie głosi, ja głoszę. Jeżeli Ty tak podejmiesz taką decyzję, jeżeli Ty wstaniesz do osobistego przebudzenia, wtedy będą się działy rzeczy w Twoim życiu. Wierność małym. Wierność małym prowadzi do dużych rzeczy. Wierność małym owocuje. I nie garść nie małych początków. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli widzisz coś Bożego w swoim życiu, odpowiedz na to. Zdejmij te rzeczy, zdejmij te sandały, zdejmij rzeczy naturalne. A zajaśnieje Tobie Chrystus, zajaśnieje Tobie Boże rozwiązanie Twojego życia. Bo może Twoje dobre koncepcje i Twoje w ogóle rzeczy, jakie Ty masz w życiu, że Ty zawsze rozwiązywałeś jakieś rzeczy w pewien sposób po ludzku. Może to Tobie w ogóle zasłania to, jakie jest naprawdę Boże rozwiązanie. Zdejmij te rzeczy naturalne, zdejmij te rzeczy zwykłe, tak? Możemy wstać chwilę, pomodlić się, możemy wstać, pomodlić się. Ojcze, ja Tobie dziękuję. Ja dziękuję Tobie za nasze powołanie. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty wybrałeś nas do swojego dzieła. Ja dziękuję Ci za to, że możemy być nowymi stworzeniami. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy być tutaj, że jesteśmy ludźmi przebudzenia, że Ty działasz w naszym życiu. Jeżeli chcesz teraz, to wykonaj proroczy gest. Zdejmij buty. Zdejmij buty. Jeżeli zdejmujesz rzeczy w swoim życiu, które są naturalne, zdejmij buty. Wykonaj proroczy gest. Ojcze, ja Tobie dziękuję za to. Dziękuję za to, że Ty dajesz nam moc, że Ty wieńczysz nas chwałą, że Ty dajesz nam swoją łaskę na każdy dzień. Ja dziękuję Ci za to, że jest rozwiązanie w Tobie do każdej rzeczy. Ja dziękuję Ci za to, że nie musimy polegać na sobie, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, ale że Twoja mądrość jest tym, co nas przeprowadzi, że nasze osobiste posłuszeństwo Duchowi Świętemu będzie zawsze działać. Ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś potężnym Bogiem. Ja dziękuję Ci za to, że nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy bronić siebie, nie potrzebujemy walczyć za Ciebie, nie potrzebujemy się starać i trudzić, ale możemy żyć przez wiarę, żyć w odpocznieniu, żyć w miejscu wiary, żyć w sposób wiary, żyć w sposób wiary. Ojcze, my przyjmujemy te rzeczy, my przyjmujemy, chcemy funkcjonować. Święty, święty, święty. Zmierzamy w Twoją stronę, zmierzamy na Twój sposób. Jesteś prawdą, drogą i życiem. Prawdą, drogą i życiem. Ojcze, oddajemy Tobie chwałę w tym miejscu. Bądź wywyższony. Amen.